Przy okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału. I dziękuję także wszystkim aktualnym wspierającym. Hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Racing Center Simulator, a dzisiaj kontynuujemy dni pracy wszystkich naszych pracowników. Mamy uzbierane, jak mówiłem wcześniej, w poprzednim odcinku, wszystkie maszyny na etapie 2. Więc teraz pora ten dzień zakończyć i zacząć nowy. Będziemy zarabiać pieniążki na kolejny sprzęt. Dobra, obudził nas kogut po 9:00, jak zawsze. Zamknę drzwi. Coś tam od asystentki mamy. A nie, tu mi jeszcze pozabierali. Dobra, musimy coś sprzedać na rynku. Ewentualnie 29, tu jest 10 sztuk. Będzie nas stać na wszystko. Drewno jakieś mamy, płyta 28 za płyty, za 10 płyt. Musimy mieć wszystkie zlecenia, bo to inaczej się nie da żyć. Więc bierzemy. Akceptuj. I akceptuj 5. Teraz bierzemy sobie oferty złomu od nas. Będzie ich tylko 3. A i tak targujemy się. Jak zawsze. Negocjacje. O, ładnie zszedł. Od 40. Więc na rynek najgorzej. Ale bym chciał za to poniżej 100 zapłacić. By było spoko. Ale chyba nie dam rady. 50. Skamuję go. Tak wezmę. 30. 40. Jennifer Johnson. Cześć, ja bym mógł odkupić odpady na twoim polu. Cześć, ratuj mnie od tych śmieci. Patrz tu, coś, ratuj mnie od tych śmieci. Nie chcę dużo, bo 180 wystarczy. A tutaj kasę cierpliwość. Możesz zrobić 154, czy znaleźć innego kupca? Lo. Womens. Teraz się zleci, rzesz, Amazonek. Ja to wiem. Jakby dobrze sceny schodzić, to im więcej można dać. O, to jest ładne schodzenie sceny. 85. Tak? Zgodzisz się? 95. 90. Krakowskim targiem mordowało. Ładna cena. No i pięknie. Dobra, mamy jeszcze 129 na plusie. Potem recykling też tam jest. Widzę. Nie ma problemu. No, ziomie. Idziecie tam, gdzie mi się nie przydacie najbardziej. Do zbierania. 83. No więcej i tak nie weźmiesz. Jechaj. Ja ma Kyle. 81. I także nie mogę dać im dwóch. Bo widzisz jak to jest. Widzicie jak to jest. Idź tam. Ja wezmę te największe chyba. A jedziemy. Nie ma co się tutaj czekać. Mam 5 innych do zebrania, bo wątpię, żeby wrócili. Rychło w czas. Ale trudno. Pyk. Jak zwykle zbieramy już do 20 kg. Więcej z tego, co wiem, nie można. Chyba, że będzie jakiś update. To się okaże. Pyk. Ratujemy świat. Ogólnie jakoś najwięcej wyświetleń ostatnio ma właśnie Recycling Center Simulator. U mnie. Więcej niż ten horror, który był super. Ale chyba jest czas, że już nie będę go nagrywał, ponieważ nie schodzi. Nie chcę się wam oglądać, bo się cykacie. Jedno z dwóch.
Ale nie winie, nie winie. Horror bywa momentami trochę straszny. Wcale, ale haha. Dobra, teraz fokus tutaj. Ale daleko poleciało. Ta gaśnica stara, już nie działająca. Rzuci? Nie. Tu pusto. Wiaderko będzie na raz, z tego co wiem. Też nie doleciało. Albo rzucałem z bliższej odległości. No, widzicie. Pusto tutaj coś trochę. Tak dziwnie pusto. To zbieramy do końca. Teraz trzeba zarabiać. Słyszałem, że tam Paweł ma jakieś 20 tysięcy i nie ma na co wydawać. Nie wiem skąd ma te pieniądze. Nie wiem skąd to bierze. Może nagrywa więcej dni. Mi tu się teraz zdarza tylko jeden nagrać. Pusty worek. Czyli coś gdzieś tu jeszcze musi być. O, jest skrzynka u góry. Jakiś śmieciek mały. Dobrze, że jest ich więcej. Dobra, mamy skrzynię. A to znaczy, że się zwróci. Zwróci się jeden kupiony śmietnik. Idę tu zobaczyć, może coś mi tu zaskoczy. Dobra, nic. Nic nie zaskakuje. Nic. Dwieście mamy. Wszystko sprawdziliśmy. Tak. Możemy jechać w kolejne miejsce. W takim razie. Bierzemy sobie teraz. No tutaj, po kolei, z górki. Na pazurki. I tutaj się coś rusza, jakby było nawiedzone. Plain metal. Teraz już się bierze wszystko, jak leci. Nie segregujesz ofert. Tylko bierzesz wszyściutko. Dzban Gragasa. Konik. Tutaj rzeczy. Ciekawe, czy będziemy coś mieli znowu dodatkowego. Ostatnio się bardzo zdarzało. Dzięki czemu jesteśmy i tak trochę na plusiku. O, proszę. Tu pusto, tu coś na ziemi. Dobra, wydaje się pusto, najwyżej wrócimy szukać następnym razem. Rolujące drzwi. Dło. Employer only. O, brzmi jak wytrych. Ale tam zawsze na końcu. Prawie sprawna gitara. Czemu to się toczy? Będę szukał tego nie wiadomo gdzie. Pyk i pyk. Gitara na miejsce, no i gitara się ma. A jednak nie jest to nic odkrywczego w tym momencie. Nie szkodzi. Szybki rzut oka. Pusto. A i pusto, no to spadamy stąd. Trzy miejscówki zostały. Już jest po 13 w grze, oczywiście. Także coraz szybciej przyspieszamy ruchy. Musimy być szybko w domu. Rodzina czeka na wyżywienie. Pyk, pyk.
metalowa rura. Bardzo duża rura. Fajnie, że się podświetlają te mieciuszki na granicy. Nie trzeba czasami zastanawiać, gdzie co leży. Bo my jak zobaczysz. Szeroko dosyć. Nie powiem, że nie. Ajajaj, te duże części. Dobrze, pozanosimy wszystko jak zwykle na końcu. Pyk. Biurowisko tam zostawimy. Lodów nie ma. Tam, że znajdę trochę lodów ekipy, ale to co by. Wszystko zjedzone. Tutaj powyrzucamy. Kasa pusta. Więc z tej strony zapowiada się, że na razie wszystko. Jeszcze mamy tutaj kolejne strony. Wróciło się, ale się nie wróciło się. Dobrze, że mamy taką ciężarówkę. Fajnie by było ulepszać ciężarówkę, żeby takim tirem przyjechać sobie. No nie, to by było. No, jest i wytrych. Trzeba by macać. No. To i wymacane. Kolejna skrzynka, kolejne zwroty jednego magazynu, nazwijmy to tak, roboczo. Także już 400 na zrobiliśmy sobie, o tak, o. Więc chyba okej. Skoro mamy jakieś czyste zyski. O, odpady papierowe. Co, gdzie przeoczyliśmy w takim bądź razie? O, chyba tu. Ale to kolejna skrzynka, co znaczy, że już 600 zarabiamy dzisiaj na dzisiejszym odcinku na czysto. Super. W takim bądź razie super. Bo to będzie na przykład na opłacenie pracowników. 600 na czysto. Bez recyklingu. O, tu jest gazeta. I to chyba właśnie o tą gazetę chodziło. A jak nie, to się zdziwię, jak będzie coś jeszcze. Nie. Dobrze, bo dzięki temu to sprawdziłem w sumie. Tak to bym chyba tego nie sprawdził. Mam takie wrażenie. Przyjechaliśmy na taką samą stację praktycznie. Więc możemy się spodziewać może kolejnych dodatków. To się okaże. Dużo szkła. Niestety wszystko wypite. Pyk, pyk, pyk. Najgorzej to tak na zewnątrz pozbierać, potem bajka. O, butla z gazem. Także pracownicy zaoszczędzają ci czas, to tak. Ale pytanie, czy zbierają tak samo dobrze jak ty? To jest właśnie to nurtujące pytanie wszystkich graczy.
Ale to 600 jest, więc praktycznie zwróciły mi się już 3, może nawet i 4 oferty złom. Co za tym idzie? Ej, przedtem to tego nie było. A nie szkodzi. A zapowiada się, że będzie jeszcze jedno. W tym etapie już się opłaca zbierać pełne worki, bo masz dużo ofert i te worki wszystkie nie będą się potem mieścić. To ci wypadać. O, kasa fiskalna jest też do otworzenia. A co za tym idzie? Dodatkowy zarobek. 150, 250. Więc teraz mi się chyba zwróciły już wszystkie magazyny, znaczy oferty złomu, które kupiłem. O, sympatycznie. Wszystko co wydaliśmy, praktycznie zwróciło na tych samych znajdźkach. Więc wszystko teraz będzie zyskiem do tej pory, co będzie. A, jeszcze trochę tego będzie. Plus kolejne znajdźki. Tutaj już wiem, że jest jakaś jedna na pewno. O, siema. Dobra, pyk, pyk, pyk. Też ubolewam na tym, że gra nie ma multiplayer, byśmy mogli zagrać z Pawłem i Suszelką na przykład. I my recyklingu śmieci. Zabawa z oponą. Czy ona tam wejdzie w ogóle gdzieś? Gdzieś weszła, ale tak, żeby była stabilna, to nie. Wezmę to, rzucę ten worek i mamy stówę pełno, ale musimy sobie jeszcze tutaj otworzyć. Bym nie przeżył. Witam skrzynkę. I to już jest zysk, moi drodzy, praktycznie. 200. A pytrych się już nie kończy. Ostatnia miejscówka została. Już jest po 17, więc tam ci do 15 pracują. Więc potem nie chcą jechać, no i tak jest, taka sytuacja z nimi. Teraz sobie tutaj pozbieramy. Ale jak zawsze ledwo się to mieści do tej ciężarówki już. Pytanie, czy będzie jakaś skrytka, bo tam nie zdążyłem zauważyć. Dużo jest tych dużych. Pyk, pyk, pyk. Tutaj pełny wór. Ile jeszcze takich worów będzie? Może dwa, nie? Jakby nie patrzeć. No ciekawe, czy ta kasa otworzona. No i finalnie bardziej te kasy się opłacają otworzone. My bo z tej kasy dostaliśmy 350, a z takiej skrzynki dostajemy 200 tylko. Tak, nie narzekam, ale wiecie o co chodzi. To jest ta kalkulacja. Uff, ledwo to się trzyma tam w środku wszystko. Ojej, oj. Mamy jeszcze wór. Dobra. No ciężko będzie to upchać, ale upchamy. No weźcie, nie? Tu jest jeszcze opona.
O, dobrze rzucona. Upcha. O, super. Będzie jeszcze jeden worek, co najmniej. Więc tak, no... Ledwo, ledwo. O serio, są jakaś duża część. I tam się trzymaj. Powinniśmy mieć jakąś większą ciężarówkę. Pyk. To już do worka. Tutaj nie ma tajnej miejscówki. Więc zbieramy. No serio, pełny worek. Tu jest jeden śmieć więcej, no weźcie. Już jest noc, już jest po 19, mogę sobie latarkę zapalić. Dobra, idę to otworzyć. Patrzcie, jak latarka daje. Nie? O, no i super, i mamy kolejne na plus. Patrzcie, jak wyjeżdżaliśmy, mieliśmy 100, nie? Teraz będziemy wracać i mamy prawie 1500. No nie upcha tego. Ale heca. Nie upcham tego nigdzie. Może to gdzieś tam do tyłu powrzucam. Ja mam to wszystko robić. Oni tam by dostali teraz, nie? I dniówkę wespę. Mogliby przejechać chociaż ciężarówką. To jest 3 wory są. Ja się tam dole coś wypadł. Nie upcham tego. Jeszcze raz. O. To zamknę teraz. No dlaczego nie ma fula? No bo to chcę wypaść, tak? A gdzie jest reszta? Nie było wszystkiego czasem? Nie wiem, idę zobaczyć, szukać. Może coś zgubiłem gdzieś jeszcze. Ale chyba mieliśmy 100. Chyba tak nie pojadę, jak nie mamy 100. Nie, tu jest jakaś rurka jeszcze. To jeszcze jakaś szklanka jedna. Coś szklanego gdzieś powinno być. Tu jest plast. Aha. Tutaj nie było. To znaczy, że mamy jeszcze jeden wór do upchania. Nie mamy, bo jeszcze gdzieś coś leży. No weź. Ta gra mnie troluje. No dobra, skoro nic tu nie ma, to ja sam odjeżdżam. Zaraz zobaczymy, czy... Czy ta opona faktycznie jest pod autem? No jest. Fajnie, że wróciliście. Fajnie, że ktoś mi pomógł. Cokolwiek zrobić. Dzięki. Segregujemy sobie tutaj z recyklingu.
powracamy do maszyn i będzie fajnie, będzie to pieniądze. Także na tym dniu i tak jesteśmy na plus. 1300 jakoś. Wszystko pozanosimy i będziemy teraz rozdrabniać. Właśnie tak. Teraz zobaczymy, ile maszyn pójdzie na drugi etap. Ile będzie rzeczy z drugiego etapu, bo teraz już ciśniemy drugi. Zbieramy na trzeci. To i też 64. U, 130. A, czyli 100 możemy. Raz. Potem 39 to 2. Stówę możemy na raz i potem 11. Tutaj mamy aż 199, patrzcie, ogromna liczba. Czyli 99 na drugim jeszcze. To spoko, wiem, że jeszcze nie nacisnąłem i mogę nacisnąć, ale nie chcę. Ustawiam sobie to najpierw fajnie. Na drugi etap. Trochę. Patrzcie, co my tu mamy. Dajemy na stówę. Tu też dajemy na stówę. Co zostanie, to zostanie. Zbieramy na trzeci etap. Trociny też na stówę. Potem co zostanie, to zostanie, to się usunie. To chyba sztabek tylko będzie właśnie na blisko stówy. Ustawianie. Zapraszam, panie robocie. Jedziesz czy nie jedziesz? Jedziesz. Tu hardworking po 21 już. No już dawno jest po 21 trochę. Jakbym miał rzec. Tutaj sobie weźmiemy, poukładamy. Wygląda jak cukierki. Ale to jest plastik. Już? Dosyć szybko. Dobra. Tu też zobaczmy przy okazji. No tak, wszystko się pokończyło. Mamy robocie. Ładnie pousuwamy. Dziewięćdziesiąt płyt pleśniowych. Pilśniowych. Pozabierasz. Nie miałem drugiego robota przypadkiem jeszcze. Coś mi się pomyliło. Idziemy po kolejną packę.
Także chyba dzisiaj 13 poziom wleci. Dobra, to teraz poczekamy, aż to się wszystko zrobi. Okej, moi drodzy, właśnie skończyło się produkować praktycznie wszystko, więc idziemy. Odeślemy to do magazynu. Tutaj mamy wszystko. Tak teraz wygląda magazyn, plus tamte sztaby. Więc fajnie, jest coś zapełnione to na pewno. Idziemy teraz popatrzeć, co możemy sprzedać w ogóle. W ogóle chcemy coś sprzedawać, ona tu już na nas nic nie ma. Jak on to dalej to będzie wisiało za tą stówę, nie? Gazety mamy do zrobienia, aczkolwiek nie mamy trzeciej. Też nie mamy trzeciego etapu do zrobienia. Widzę, że brykiety drewniane to też nie. O, możemy się targować o płyty pliśniowe. 2000 im zaśpiewam na sam początek. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Coś wynika. Na pewno dają więcej. Na rynkowa to $720. Mamy ponad 300 więcej, więc opłaca się. Tutaj mamy brykiety, których nie mamy jeszcze. Trzeba zarobić na to. Szklane bloki. Zdaje się, jest na trzecim do zrobienia pewnie. Głupio, że się pokazuje takie oferty. W momencie, gdy jeszcze nie mamy doprowadzonego do tego etapu. Ale to nie szkodzi. 1900 machniemy. Zobaczymy, ile będzie przebitki. 1700. Tak, mogę to uwzględnić. 1600. Okej, okay, targują się. Czyli jeszcze można coś wyciągnąć. No i tyle z targowa. Ale ostatecznie i tak to sprzedamy, bo się nam opłaca. 13 poziom, nowy obszar, system zarządzania flotą. Plus jeden zbieracz, plus jeden do firmy. A to chyba z tymi firmami kontrakt. Z tego co wiem, no ta... Dobra. Teraz się zaczyna gra. My tu mamy. Tutaj już nic. To teraz jest tutaj gość. Chyba metal. Targuj się, dobrze. Zarobimy dużo hajsu. 3000 mu machnę. Niczym głupi człowiek. 2,5 zajdę o $500. Będę teraz akceptowalny. No, chyba się obraził. Ale nie szkodzi, bo i tak mi się opłaca to wziąć. Rolki. Który daje na start najwięcej? No ten. Z tym się będę targował. Zaśpiewam mu 2000. 1900. Będziemy w stówę schodzić. 1800. A 150 podskoczył to nawet nie. Teraz o 50. Na 1700. Dobrze, ostateczna propozycja. Jeszcze mogę się z nimi potargować, bo oni chcą taką samą ilość. Zobaczymy, czy go przebiją. Mam 1600, dawajcie, przebijajcie tamtego. No, nie przebiliście. 2000. Może ci was przebiją. 1800. Nasza ostatnia oferta. Nieźle, to ja mam na 2700. Może trochę z grubej rury poleciałem. Ale za tyle mi się nie opłaca. Za tyle mi się opłaca. Wszystkie rolki pójdą na ser. No i tutaj chcą. O, płyta pliśniowa. Dobrze, to bierzemy. 2000. Dużo skoczyliście. To ja dużo zejdę. 1700. 1600, chociaż widzę, że już nie podbiją chyba. No i tak ładnie. Green Fox. To wy potrzebujecie. Dużo sztab. No i dobra. Przedamy nawet dwa razy sztaby. Dużo. Duży skok. Byczków. 240 aż? Nieźle. 1800. 1700. Tyk. Zgadzają się na 1700. Super. To macie. I tu mogę jeszcze z nimi się potagować o to. Aż na 1900. 1700. Ładnie. Z nimi to chyba można sobie tutaj pracować. 1500.
No i tak dużo przebili tą rynkową. I co tu mamy? To i to, ale tego nie mam. Dobra, ci chcą coś od nas, co posiadamy? O, tutaj chcą. Sztabek mam. To mam. Targuj się. Okej. Okay. Przebiliśmy 10 tysięcy, moi drodzy. 3500. 3000. 2900. Bijecie dwa? Przybili. Wow, wow. Nice, nice. Zadam wam, bo mnie stać. Cały magazyn wyprzedaje. 12 tysięcy już mamy. I to tyle. Na razie z tych kontraktów, jak widzę, wywiązaliśmy się ze wszystkich od razu. Możemy coś zobaczyć na rynku ewentualnie. Tutaj 29 daje za 11. Więc się opłaca. Papier nie mamy, nie mamy tego. Tego tu nic nie mamy, nic. Dobra. Płyta pilśniowa. 28 za 10. No i dobra. Bardzo się nam to opłaca w tym momencie. Szkło. 34 za 10. Cena rynkowa to tyle. No i mi się opłaca bardzo. 11 nawet tu wezmę. I dam. Patrzmy na metę. 7 sztab nam tylko zostało. Ale możemy sprzedać. 7. Możemy spróbować sprzedać nawet cały tutaj. Za 31. 12. I 13 za 30. Papieru nie mamy, ale mamy jeszcze tutaj drewno. 25, 12. No dobra, ewentualnie. 15. I wyprzedaliśmy większość naszych rzeczy. Tutaj już wszystko. Dobra, my wychodzimy ze sklepu. Mam 15 tysięcy. Mogę kupić kolejnego robota. System zarządzania flotą. Obniż wynagrodzenia zbieraczy śmieci. Kupujemy. Drugiego robota też kupuję. Umożliwia pracownikom lepsze prezentowanie swoich talentów. Sprawa, by ludzie przynosili więcej odpadów na 15. Super. Stać nas w ogóle na trzecią maszynę kolejnego etapu. To jest super. Zbierać śmieci tutaj. Chciałbym, ale to już w następnym odcinku w sumie. Także trzymajcie się i do następnego.